Siema, 15:40. Kończymy już, kurde, ostatnie pole, tamto wykoszone. Nagram wam te resztki, dożynki. Przejebane jest, bo na ciężkiej ziemi tu mamy trzecia A, B i czwarta A. Nie chciało urosnąć ta gryka. To zresztą, nie wiem, czy pamiętacie, jak chciałem, to te bryły były jak skurwysyn i też to osłabiło schody. Generalnie na najlepszym polu najsłabiej sypnęła. Ale tam ciut wam nagram, jak Adaś to do kasza i za chwilę mamy dożynki, także się zbombarduję. No to już jest tak zwana rzeźba w gównie i męka, ale przerobił. U nas BHP, to znaczy bezpieczeństwo hamuje pracę, tak jest średnio zaawansowane. Jedniem wam bizona o zachodzie słońca. Pewnie większość was dzisiaj w parku sztywnych, a my za Dasiem się zalejem w trupa, nie? Blacha, zajebiście, zdaje egzamin. Zaraz będziemy mieli, kurwa, koniec żniw. Coś wam tam nagramy jeszcze żniwnego, pociesznego i się będziemy zawijać. Ale to już nie jest ta godzina. Im później, tym gorzej. Oczywiście do takiego gówna nie będziemy wracać. Ale słabiutko to idzie. Filmów wam pełno nagrałem, tylko kurde, nie mam kiedy wrzucać. Mam mnóstwo starych. Też nie mam chęci zbytnio. Ale może zimą będzie ciut więcej czasu, to wam wrzucam, się pośmiejemy. Generalnie na tęgiej ziemi to gryka się przywałowała. Dobra, robimy ścięcie. A daj! Troszkę ziemi złapał. Chciałem go wyczyścić. To już ma taki wąski pasek, że go na raz powinien chwycić. Nawet pasek się zaczął ślizgać na koniec. Tak to, kurwa, zajebiście fajnie idzie. Ale przynajmniej bez trucizny w polu. Tu dojedzie do końca, podjedzie pod górkę i mamy finisz. Dobra, nie będę wam przynudzał. Podjeżdżam z drugiej strony, niech wysypie to, co zbierzemy i coś tam się jeszcze wrzuci dzisiaj, albo jutro. No i powrót króla, kurwa, na ostatki. Nie mówimy hop, bo kiedyś mi, kurwa, na tamtym polu dosłownie półtora raza w koło załapałem awarię jakąś, taką grubszą. To kolega jechał dokosić, podziękował jemu. Jasiu, wielki jesteś, pamiętaj o tym. A małych wdeptamy. On będzie wiedział, o co chodzi. No i leci, nagram wam, koniec żniw. Chwastów, kurwa, generalnie nakosiliśmy więcej.
tu w chuj lebiody, nie wiem, czy to będzie pół tony z tego kawałka, jest ponad hektar na czysto. No ale za to z tamtego było ponad dwa. Jest gorsza ziemia i mniejszy areał. No ale widać, na betonie gryka nie rośnie. Byłem uprzedzony, ale pierdolnęliśmy w tym roku tylko jedną w ekologii uprawę. Także ciśniem. Jeszcze będzie mała przemowa na sam koniec. Aha, chciałem pozdrowić tych pedałów, kurwa, co to mi śmieci nawrzucały w pola. Co oni tam opierdalali? Jakieś kurwa tanie browary z Biedronki, krupniki, kurwa flachy. I chuj wie co tam, jakąś kiełbasę z psa, kurwa, mielone razem z budą. Jak się dowiem kto to, to wam wypierdolę ząbki, będziecie połamanymi grabkami klawisze zbierali. Dziąślaki. Także pozdrawiamy, kurwa, śmieciarzy. To nie klaun, bo on wody nie pije, kurwa. Słyszałem, że on lulka spali, kurwa, to kołami do góry leżał, to mi jego kumpel opowiadał. Tam o klaunie jest parę śmiesznych rzeczy, ale na razie nawet nie mam natchnienia, żeby tego debila ruszać. Ale przyjdzie czas wolny na to, że się pośmiejemy i z tego przygłupa, kurwa, i nie tylko z niego. Bo tam śmiesznych rzeczy to mam od skurwysyna, tylko Adamek, kurwa, odtrambia, kurwa, koniec. Teraz wysypię lebiodę z odrobiną gryki. I zaraz będzie przemowa na sam koniec śniw. Sypaj! Kurwa, bardziej rzepak przypomina. Ale gryki trochę tu mamy w tym zielsku. Przecież my z Adasiem wam nie będziemy pierdolić, że to świat idealny. No na najlepszej ziemi najgorzej wyszło. Ale zaraz zrobimy ścięcie, bo to kurwa nie ma co przynudzać i się coś tam wam mamy powiedzieć. Jak przystało na kurwa porządnego kombajnistę, no i na mnie, to musimy jeszcze zerwać zawleczki. Adamek, ja. Roztwieraj. A, czyści kombajn, kurwa, chcę, żebyśmy nie wypadli jak klaun i jego, kurwa, krzywo patrzący na świat tatko. Tobie też. No kurwa, pytasz, a wiesz. O, podziękował. I dzisiaj tak, dożynkowe, za udane żniwa i pijemy zdrowie naszego fumfla, co nas namówił, tak? Tak, jest. Także mistrzu ekologu, to przez ciebie zostaliśmy, kurwa, zaś rolnikami dzisiaj. Za twoje zdrowie. Twoje zdrowie. O. Wchodzi. Przyjęło się. A tak w ogóle to dzisiaj pijemy za żywych i umarłych. No bo to już ten okres, nie? No, jak nie patrzył. Jakby nie patrzył. Adamek, powiedz, no jak to nam sypnęło? Liczyliśmy, kurwa, na tonę, tak? Ja liczę na 800 maksymalnie. No to się nam podwoiło. Ja liczyłem na tonę, bo byłem optymistą, a życie nas raz w życiu zaskoczyło. To było ponad dwójka, ale tu, kurwa, to nie wiem, czy my będziemy mieli z 500 kilo suchego, może 700. Nieważne, muszą być złote upadki, kurwa. No najlepsza ziemia, kurwa, ale nie służyła no, na grykę. Poszło, no. Ale za to, kurwa, węgiel jest po 4000 za tonę, to będziemy mieli co teletubisiami palić w piecu, tak? I jego braćmi chwastami. I to i ekologii będziemy palić. O, to jest, kurwa, ekologia. Jak paliłem kukurydzą, to mi się przychodzili, kurwa, pruli. To, co niektórzy do dzisiaj, kurwa, jak mnie widzą, to nosem ziemię orają, nie? Pamiętasz, co powiedziałem? Ja ci, kurwa, przestanę palić, jak znajdę coś tańszego. No to mamy chwasty. I chuj tam. Dobra, człowieki. Adam, czy to kurwa w te święta jest chyba akcja znicz, tak? No. A nas nie zatrzymie. Nie. To co im zrobimy? No co, mogę zobaczyć i kurę zmienić po drodze. Kurwa, coś... no zapalimy im znicza, jak nas będą próbowali zatrzymać. Pozdrawiamy ekipę, wiadomo skąd. Oni będą też widzieli. Wasze zdrowie. I tak w ogóle wszystkich fajnych ludzi. Zdróweczko, my dokończymy, Adaś. Zdróweczko. I szpierdaramy. Nie? Idziemy pijać. Spierdalamy! Do bunkra. Do następnego, jak wytrzeźwieje. I Adaś też.